Siema, witajcie w kolejnym odcinku maratonu, drugim w dniu 29 kwietnia 2018 roku. Dzisiaj pojawi się odcinek o tematyce planet Układu Słonecznego, więc co, bez przedłużania zapraszam was do oglądania tego odcinka. Oczywiście napiszcie w komentarzach planety słoneczne, a spróbuję wam wtedy przypiąć serducho. Więc możemy zaczynać. Dajcie jeszcze lajka i dajcie komentarz, żebym widział, że podoba wam się właśnie ta seria. Idziemy z koksem. Wbijamy 200, moi drodzy, subów do końca roku. Do końca roku. Przedłużam właśnie termin, bo ostatnio coś słabo nam idzie, więc do końca roku, jeśli wbijemy 200, będzie fajnie. Piona! Na pierwszy ogień idzie Merkury, czyli najmniejsza i najbliższa Słońca planeta Układu Słonecznego. Jako planeta wewnętrzna znajduje się dla ziemskiego obserwatora zawsze bardzo blisko Słońca, dlatego jest trudna do obserwacji, mimo to należy do planet widocznych gołym okiem i była znana już w starożytności. Merkurego dojrzeć można jedynie tuż przed wschodem lub tuż po zachodzie Słońca. Ukształtowanie powierzchni Merkurego przypomina Księżyc. Są na nim liczne kratery uderzeniowe i praktycznie pozbawione jest atmosfery. Temperatura powietrza waha się od -183 do 427 stopni. W przeciwieństwie do Księżyca planeta ma jednak duże żelazne jądro generujące pole magnetyczne o natężeniu stukrotnie mniejszym od natężenia ziemskiego pola magnetycznego. Wielkość jądra powoduje, że Merkury ma jedną z największych gęstości spośród planet Układu Słonecznego. Nieznacznie większą ma Ziemia. Merkury nie ma naturalnych satelitów. Taka ciekawostka. Wenus, druga pod względem odległości od Słońca planeta Układu Słonecznego, jest trzecim pod względem jasności ciałem niebieskim, widocznym na niebie po Słońcu i Księżycu. Jej obserwowana wielkość gwiazdowa sięga 4,6 metra i jest wystarczająca, aby światło odbite od Wenusa powodowało powstanie cieni. Ponieważ Wenus jest bliżej Słońca niż Ziemia, zawsze jest widoczna w niewielkiej odległości kątowej. I od niego. Jej maksymalna elongacja to 47,8 stopni. Odległość Wenusa od Ziemi zmienia się w zakresie od około 40 milionów kilometrów do 259 milionów kilometrów kwadratowych. Ziemia, trzecia licząca od Słońca oraz piąta pod względem wielkości planeta Układu Słonecznego. Pod względem średnicy masy i gęstości jest to największa planeta skalista Układu Słonecznego. Ziemia jest zamieszkana przez miliony gatunków, w tym człowieka. Jest jedynym znanym miejscem we wszechświecie, w którym występuje życie. Według danych zebranych metodą datowania izotopowego, planeta uformowała się około 4,5 miliarda lat temu. Teraz zapraszam was na film, w którym przedstawię wam obraz Ziemi z satelity. I jeszcze jedno dodam. Ten film jest stworzony przez NASA, więc podam wam inspiracje, w którymi się inspirowałem, tworząc ten film. I podam wam też człowieka, który właśnie podsunął mi pomysł na ten odcinek. Podam wam na końcu filmu. Więc życzę miłego oglądania. People far below are sleeping as we fly. We're holding their tight. I'm riding in the midnight blue. I'm finding I can fly so high above with you.
Czwarta według oddalenia od Słońca planeta Układu Słonecznego. Nazwa planety pochodzi od imienia rzymskiego boga wojny Marsa. Zawdzięcza ją swej barwie, która przy obserwacji z Ziemi wydaje się rdzawo-czerwona i kojarzy się ze starożytną spożgą wojenną. Postrzegamy odcień wynika stąd, że powierzchnia planety zawiera tlenki żelaza. Mars jest planetą wewnętrzną z cienką atmosferą o powierzchni usianej kraterami uderzeniowymi, podobnie jak powierzchnia Księżyca i wielu innych ciał w Układzie Słonecznym. Występuje tu różne rodzaje terenu, podobne do ziemskich. Wulkany, doliny, pustynie i polarne czapy lodowe. Okres obrotu wokół własnej osi jest niewiele dłuższy niż Ziemi i wynosi 24,629, czyli przeliczenie 24 godziny 37 minut i 22 sekundy. Na Marsie znajduje się najwyższa góra w Układzie Słonecznym, Olympus Mons, i największy kanion Valles Malinus. Gładki obszar winny Valles Borealis na półkuli północnej obejmuje 40% powierzchni planety i może być pozostałością ogromnego uderzenia. W przeciwieństwie do Ziemi, Mars jest geologicznie i tektonicznie nieaktywny. Jowisz, piąta w kolejności od oddalenia od Słońca i największa planeta Układu Słonecznego. Jego masa jest nieco mniejsza niż 1/1000 masy Słońca, a zarazem 2,5 razy większa niż łączna masa wszystkich innych planet. W Układzie Słonecznym wraz z Saturnem, Uranem i Neptunem tworzy grupę gazowych olbrzymów, nazywaną czasem również planetami jowiszowymi. Planetę znali astronomowie w czasach starożytnych. Byli związani z mitologią i wierzeniami religijnymi wielu kultur. Rzymianie nazwali planetę na cześć najważniejszego bóstwa swojej mitologii, Jowisza. Obserwowany z Ziemi Jowisz może osiągnąć jasność do 2,95 metra. Jest to trzeci co do jasności naturalny obiekt na nocnym niebie po Księżycu i Wenus. Okresowo w momencie wielkiej opozycji jasność może mu dorównać Mars. Czyli gazowy olbrzym, szósta planeta Układu Słonecznego pod względem odległości od Słońca, druga po Jowiszu pod względem masy i wielkości. Charakterystyczne jego cecha są pierścienie, składające się głównie z lodu i w mniejszym ilości z odłamków kalnych. Inne planety olbrzymy także mają system pierścieni, ale żaden z nich nie jest tak rozległy ani tak jasny. Według danych z marca 2015 roku znane są 62 naturalne satelity Saturna. Promień Saturna jest około 9 razy większy od promienia Ziemi, chociaż jego gęstość to tylko 1/8 średniej gęstości Ziemi. Ze względu na wielokrotnie
większą objętość, masa Saturna jest 905 razy większa niż masa Ziemi. Siódma planeta Układu Słonecznego, odkryta przypadkowo 13 marca, widoczna jako obiekt o zielonkawo-niebieskim kolorze, ma 7 księżyców i pierścień, stanowiący w rzeczywistości układ 10 pierścieni. Średnia odległość Uranu od Słońca wynosi 2 869 milionów kilometrów. Ósma planeta Układu Słonecznego posiada 13 odkrytych księżyców, spośród których największy jest Tryton. Posiada również 4 pierścienie. Planeta ta zaliczana jest do 4 planet olbrzymów: Jowisz, Saturn, Uran, Neptun, o których zwykło się mówi gazowe. Przypuszcza się, że bardzo grubą zewnętrzną warstwę gazów atmosferycznych znajduje się skaliste jądro. W atmosferze Neptuna sonda Voyager 2 zaobserwowała twór podobny do wielkiej czerwonej blamy na Jowiszu. Jest to najprawdopodobniej gigantyczny wir atmosferyczny na Neptunie. Wieją najszybsze w Układzie Słonecznym wiatry. Ich prędkość dochodzi do 2000 km na godzinę. Czynione są spekulacje, że w gęstych atmosferach Neptuna i Urana mogą tworzyć się diamenty. Tell me that you love me, even if it's fake.